Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. W naszym studiu już gość, wójt gminy Gródek nad Dunajcem, Józef Tobiasz. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy RDN-u, witam mieszkańców i sympatyków gminy Gródek nad Dunajcem. Temat, który zawsze pojawia się dotyczący zbliżających się choćby wakacji i Jeziora Rożnowskiego, to to, czy jezioro będzie regularnie oczyszczane. Wiemy, że tutaj jest duży problem czasami ze śmieciami, które lądują na brzegach właśnie jeziora. Wiem, że chyba jeden krok milowy uda się zrobić w najbliższym czasie w tym temacie. No myślę, że tak. No w tej chwili muszę powiedzieć, że te obrzeża jeziora są w miarę czyste. No tutaj uczestniczyliśmy w akcjach i wędkarze, prawda, i mieszkańcy, którzy porządkowali te tereny, i jeżeli nie będzie jakichś większych ulew, to mam nadzieję, że to jezioro jest w miarę czyste. Natomiast taka ciekawą inicjatywą tutaj wyszło Towarzystwo Sądeczanin, które chce, żeby stworzyć specjalny fundusz, którego celem byłoby właśnie znalezienie środków na porządkowanie tych obrzeży. Myśl jest tutaj o 2% produkowanej energii przez elektrownię w Rożnowie, która byłaby przeznaczona na specjalny fundusz, z czego można by pokrywać pośrodki na jego oczyszczanie czy porządkowanie obrzeży. Sądeckie samorządy przyjmowały różne uchwały dotyczące właśnie, intencyjne uchwały dotyczące właśnie takiego funduszu. Dużo tych samorządów już się zgłosiło? Z takiej mojej wiedzy wynika, że chyba wszystkie na Sądecczyźnie. Na pewno też Rada Powiatu Nowosądeckiego. I myślę, że no raczej wszyscy się włączyli do tego. No nie wiem, jak jest z miastem Nowym Sączem, akurat nie dotarłem do informacji. W tym tygodniu rozumiem, że spotkanie podsumowujące te akcje i kolejny krok w inicjatywie. Tak, właśnie w piątek o godzinie 16 w Centrum Kultury i Promocji w Ososinie Dolnej mamy spotkanie, gdzie będzie podsumowanie tejże akcji. Co to oznacza? Będziecie podpisywać coś po raz kolejny? Będziemy składać te nasze uchwały, które były podjęte przez Rady Gmin. No i zbierać podpisy, a się podpisy są już pozbierane. Będą one uporządkowane, by je posłać dalej, czy do Sejmu, czy gdzieś, żeby jakąś uchwałę można było w tym temacie podjąć. No bo rozumiem, że tutaj będzie potrzebne lobby wśród sądeckich posłów, którzy może zadziałają tak, aby Sejm przyjął odpowiednią uchwałę. Muszę powiedzieć, że wszyscy są za. Wszyscy są za i myślę, że to takie lobbowanie może się zakończy skutecznie jakoś, nie? Liczę na to. Przejdźmy do tematu związanego z Podolą Górową. Tutaj miała powstać kanalizacja, ale także w Przydonicy. Okazuje się, że umowa miała być podpisana w marcu. Pamiętam, że już takie założenia były, że uda się znaleźć wykonawcę, ale trzeba było obciąć projekt częściowo, tak? No niestety, dlatego że ceny dzisiaj wykonawców prawie o 50% pozostaje, podrożały te inwestycje. No i niestety musimy zredukować. Tam mamy przecież niemałe kwoty, bo na Przydonicy mamy 5 milionów. Na Podole Górowe to są środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tam jest kawałek kanalizacji, też kawałek też wodociągu. No na ile nas będzie stać, tyle wykonamy. A jakie jest założenie, bo tam chyba ponad 5 kilometrów kanalizacji miało powstać w obu miejscowościach w sumie, czyli co, o połowę mniej, skoro też połowę koszty podskoczyły? Jedną trzecią mniej. Tak. czyli znacznie mniejsze inwestycje. No i na której miejscowości się w takim razie skupicie? Podole czy Przydonice bardziej? Jedną i drugą. Tam już są wyłonieni wykonawcy. Na dniach będą podpisane umowy i na pewno oni w niedługim czasie wejdą na plac budowy. Ta kanalizacja będzie prowadzona w drodze, tak? To będą jakieś utrudnienia? Nie w drodze, bo to jest droga przy drogach powiatowych, także to jest niemożliwe, tylko poboczami. Poboczami, czyli nie będzie tutaj utrudnień związanych pewnie z... Po części one jakoś będą, ale no może aż nie tak drażliwe. Rozumiem. A co ze szkołą w Siennej? Bo tutaj też pojawiły się pewne problemy związane z modernizacją. Miała być już końcówka, ale wygląda na to, że chyba prace się przedłużą.
Przydłużają się dlatego, że jest to modernizacja i połączenie ze starym budynkiem nowego wybudowanego obiektu. No i tu pewne projektowe problemy są i troszeczkę się to nam wydłuża, przy czym to już są w zasadzie prace końcowe, bym powiedział. No chcielibyśmy, żeby to na 1 września oddać do użytkowania. Będzie to trudne. Mhm, ale nie udało się połączyć budynków? Czy tutaj są jakieś... W tej chwili trwają te ostatnie prace. Tam są dodatkowe drzwi, które są wykonywane, żeby możliwość była tam w ewakuacji, prawda, bo to jest takie są wymogi dzisiaj tych dużych obiektów. No to pewnie kwestia też przepisów przeciwpożarowych, tak? Oczywiście, musi być że tak. Spełniona i pozostałych rzeczy. To kiedy będzie można już korzystać z pełni zmodernizowanej szkoły psiennej? No chciałbym, żeby to było teraz od września, natomiast być może się trochę przeciągnie. Mhm. Przejdźmy do tematu PSZOK-u. Czy wykonawca już wam wypłacił odszkodowanie? Bo wiem, że tutaj pojawiła się sytuacja, w której trzeba było zerwać umowę z poprzednim wykonawcą, który zaniedbał pewne kwestie, jak pan tutaj mówił u nas kiedyś na antenie. Więc jak tutaj wygląda sprawa? No sprawa jest w tej chwili w sądzie. No ja się troszkę nie dziwię tej pani, która wygrała przetarg tej firmie, dlatego że w złym czasie to było, stal drastycznie podrożała. Jeżeli chodzi o sam PSZOK, to jest, głównie są to różne kontenery metalowe i wtedy no, pani sobie źle oszacowała te koszty i po prostu później lepiej było umowę zerwać, niż wykonywać i na pewno by miała problemy finansowe w tym przypadku. Rozumiem. My chcemy przygotować nową dokumentację w trakcie, na bazie tej poprzedniej projektowana w tej chwili. Czyli będzie kontynuowana ta konieczne inwestycja? Jest. W tej chwili mamy takie zapewnienie, że przy oczyszczaniach ścieków są postawione kontenery, no i tam ci wczasowicze, którzy tam mają domki letniskowe, oni tam dowożą te śmieci, już nie... Zdarza się, że jeszcze są przy drodze powiatowej czy wojewódzkiej porzucone, jednakże w dużej części są one tam składowane i firma, która zbiera odpady, zawsze w poniedziałki przyjeżdża i to zbiera. Rozumiem. Czyli już funkcjonuje częściowo ten PSZOK? To nie jest PSZOK, tylko to są, mamy 5 oczyszczalni ścieków, to przy każdej oczyszczalni są tam kontenery na szkło, na papier, na plastik, czy na ogólne takie czarne. Teraz mówi pan, że będziecie wykonywać dokumentację. Jest potrzebna w takim razie nowa dokumentacja, żeby w ogóle... Tak, bo lokalizacja jej ona się ma znaleźć w Bartkowej. No i tam ten problem wyszedł, bo pani, która prowadziła tą firmę, ona po prostu nie dokończyła tej dokumentacji. Tam rozpoczęła i wiedziała, że już wycofa się z tej inwestycji, stąd nie kontynuowała tych prac projektowych. Tutaj jakieś przetargi będą ogłaszane? Jaki tutaj jest plan? W tej chwili na pewno, jeżeli dokumentację przygotujemy, to będziemy ogłaszać przetarg. No też trzeba będzie znaleźć środki. No tutaj myślę, że z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska można by tutaj kredyt było wziąć. Natomiast to się pewnie odciągnie, bo dzisiaj, żeby uzgodnić dokumentację, żeby ją wykończyć, to jest taki dosyć długi czas. No czasami nawet do roku czasu. Mówi pan też o tutaj problemach finansowych, jeśli chodzi o różnego rodzaju przetargi. Ja chciałabym się tutaj odnieść do kwestii chodników, bo przed rozmową wspominał pan, że miał być w planie 4, a będą 2 w ramach Polskiego Ładu inwestycja realizowana, no i okazuje się, że znacznie trzeba będzie obciąć ten zakres, który miał być w planie. No znacznie podrożała robocizna, paliwo, prawda, materiały, no stąd trzeba było ograniczyć. No mamy przygotowane w zasadzie 4 dokumentacje, no ale w pierwszej kolejności zrobimy te najbardziej potrzebne, które są przy drogach przelotowych bardziej, przy dużej ruchliwości. No a resztę będziemy czekać. Czyli które będą tymi właśnie realizowanymi? To będzie droga w kierunku Podole Przydonica. To jest taka bardzo ruchliwa droga powiatowa. I droga też powiatowa Rożnów-Wiesiłka. Tutaj wiele osób korzysta z tych dróg, wielu pieszych. Tak, bo to jest kierunek na Kraków i tu jest kierunek w kierunku Gorycy Nowego Sącza, również od strony Przydonicy. Więc strategiczne inwestycje, kiedy te prace ruszą? Przetargi są rozstrzygnięte i ja myślę, że w najbliższym czasie. W najbliższych dniach, tak? Rozumiem, że... No możemy...
dniach, miesiącach, no jeszcze umowy nie mamy do końca podpisanej. Mm-hmm. Co z tężnią w Bartkowej? Bo tutaj też jest taki teren, który chcieliście zagospodarować. Wiem, że różnego rodzaju ścieżki spacerowe, różnego rodzaju atrakcje, które miałyby urozmaicić ten teren. No i czekamy na finał. No, tężnia już praktycznie jest gotowa, tylko to jest całość inwestycji. Ona składa się z trzech jakby takich zadań, z trzech źródeł finansowania, z tego Polskiego Ładu, z tych programu rozwoju obszarów wiejskich i nasze środki tam również schodzą, ale również musieliśmy w dużej części ograniczyć, znaczy nie w dużej, ale znacząco ograniczyć tą inwestycję. Tam jest w tej chwili wybudowany budynek szatniowo, no, ubikacje, szatniowy budynek, tam są już chodniki wykonywane. Prace się opóźniły z tego względu, że teren, który tam był dosyć, to były takie namuły, które były wyciągane z jeziora i one przy tych opadach deszczu, one się ogromne było to tam było, także wykonawca opóźniał tę pracę, chociaż on ma jeszcze czas do końca roku. Ja liczyłem na to, że na okres wakacyjny by się chociaż w części, częściowy odbiór zrobić, no a niestety jest to niemożliwe. Mm-hmm, rozumiem, czyli jeszcze będziemy musieli czekać i przez lato przejeżdżać no po tych obiektów? Dopiero przyszły rok będzie wtedy na pewno ta inwestycja już należycie zakończona. Mm-hmm, to ten teren jest mało stabilny, czy... A czy tak, bo to były wyciągane namuły i jeżeli... po prostu jeżeli większe ulewy przyszły deszcze, ta woda nie odpływała i ogromne błoto się zrobiło, tak że koparki tam grzęzły nawet, no nie mogły sobie się poruszać, a cóż, żeby dopiero tam tą kosteczkę układać, czy jakieś tam ciągi spacerowe wykonywać. Mhm. Mamy pytanie też od słuchacza dotyczące sądeckiej inicjatywy mieszkaniowej. Wiele samorządów właśnie włącza się do tej inicjatywy po to, żeby budować tanie mieszkania dla młodych, nie tylko dla młodych, dla osób, które chciałyby się osiedlić w danej gminie. Czy wy jako samorząd też planujecie takie przyłączenie się do tej inicjatywy? Być może są tereny, jak tutaj sugerują mieszkańcy w centrum, na przykład Rożnowa, które można byłoby pod takie inwestycje wykorzystać. Gminne znaczy, tereny. Można i tak myśleć też. Natomiast no ja bym za tym, tylko że no, te tereny, które trzeba uzbroić, te działki, prawda, które są w Rożnowie, bo gdzie indziej mamy bardzo ograniczone możliwości. Nie mamy po prostu własnych działek. Mm-hmm. Trzeba było kupić. Ja próbowałem zakupić w Grudku działki, to pani właścicielka, z którą negocjowałem, no powiedziała mi taką zawrotną kwotę, że na pewno radni, ani ja też bym się nie zdecydował. To było 22 tysiące, podobno za 30 tysięcy za Arto odsprzedała, już ktoś to prywatnie kupił. Mm-hmm. No także tutaj mają problemy, bo tereny przyjeziorne to są tereny no Skarbu Państwa w administrowaniu Tauronu. Także mamy te ograniczone możliwości. No a te tereny w Rożnowie, to tutaj problem... To są tereny, tam w zasadzie mamy dwa rodzaje tych terenów. Jedno to jest przy Dolnym Zamku i przy Beluardzie, gdzie tam jest utrudniony by była budowa mieszkań z uwagi na konserwatora zabytków. A drugi teren to jest tutaj w kierunku, jak podjeżdżamy już w kierunku Wiesiłki, tego Przysiłka. I tam, to tam w zasadzie można, tylko tam jest brak uzbrojenia terenu. No i w tej chwili mamy kilka tych mieszkań komunalnych, które oczekują mieszkańcy też dalej. No i nie podjęliśmy takiego tematu teraz. No, na pewno mieszkania są ważne, aby mieszkańcy zostawali i nie wyjeżdżali, szczególnie młodzi ludzie z gminy, więc to takie strategiczne inwestycje. Jeżeli przejedziemy przez całą gminę, od Przydonicy po Zbyszyce, po Tropie, to mamy tych domów tak dużo budowanych, że ja jakoś nie mogę się mi to w głowie pomieścić, że domu te powstaje. A dlaczego tak się dzieje? Gro mieszkańców wyjeżdżało za granicę, tych budowlańców, niebudowlańców, zarobili trochę pieniędzy i teraz wracają. Mm-hmm. I budują domy. I te domy są przepiękne, przefajne. No trzeba przyznać, że jak ktoś przyjeżdża na gminę, to podziwia wręcz, że tak się fajnie gmina rozbudowuje. No ale mieszkańcy mówią, że zapotrzebowanie na mieszkania też by było, bo jednak to są tańsze rozwiązania, nie wszyscy wyjeżdżają za granicę. No pewnie tak. No, na razie ja rozmawiałem z radnymi na ten temat, a bodajże 2 lata temu.
no jakoś nie zainteresowali się. A teraz temat będzie podjęty po raz kolejny? Skoro takie pewnie głosy... na jakiejś komisji będę rozmawiał, tylko tu kwestia jest działki. No. Problem miejsca. Wykup nie wchodzi w ragu, bo są ogromnie drogie działki tam u nas. Na pewno do tematu także będziemy wracać na naszej antenie. Wójt gminy Gródek nad Dunajcem Józef Tobiasz był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Pozdrawiam serdecznie mieszkańców, jak również słuchaczy RDN. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.